Panie dyrektorze, znajdujemy się w areszcie śledczym Dzierżoniowie. Jaka jest specyfika aresztu śledczego? Czym ta instytucja się zajmuje i jacy więźniowie tu trafiają? Areszt śledczy jest instytucją powołaną dla tymczasowo aresztowanych. My tymczasowo aresztowanych przyjmujemy z okręgu, z powiatu dzierżoniowskiego. Czym się różni od zakładu karnego? No przede wszystkim tym, że tutaj każdy areszt śledczy ma pełne zabezpieczenie ochronne. Czyli tutaj są wieżyczki, są zabezpieczenia techniczne, ochronne, przewidziane w przepisach, najbardziej rygorystyczne. Nasza jednostka ma taką specyfikę, że mamy też oddział zewnętrzny w Piławie Dolnym, to jest zakład typu półotwartego. Tak jak przed chwilą mówiłem, zakład karny, a szczególnie zakład typu półotwartego, różni się tym od zakładu zamkniętego, jakim jest areszt śledczy, że tam jakby zabezpieczenia techniczne, ochronne są mniej rygorystyczne. Nasza jednostka, łącznie z Piławą, ma pojemność około 350 osób skazanych. Pracuje tutaj 118 funkcjonariuszy. Mamy tam jeszcze cząstkowe etaty, na których tam pracują przede wszystkim lekarze. Jakby tą populację jeszcze podzielić, to mamy w tej chwili, na dzisiejszy dzień mamy 5 tymczasowo aresztowanych, mamy młodocianych, skazanych, czyli to są takie osoby, które nie przekroczyły 21 roku życia, takich mamy 57. Reszta to są skazani pierwszy raz. Recydywistów mamy w tej chwili chyba 8. 8 recydywiści przebywają w naszym areszcie tylko na okres czynności procesowych. Oni przyjeżdżają z zakładów rodzaju dla recydywistów tutaj na te czynności procesowe. Jeżeli chodzi jeszcze o taką krótką charakterystykę populacji, to w tej chwili mamy tak, w naszym zakładzie znajduje się 13 skazanych za morderstwo. Za gwałt mamy 4, jednego mamy skazanego za pedofilię, skazanych, którzy jeździli po pijanym rowerem jest 15, samochodem po pijanym 33 i największa grupa to są skazani, którzy są za rozbój. Ich jest w tej chwili 88, chociaż nie, największą grupą to są skazani za kradzieże, to jest 111 skazanych. Tu nie ma pewnie wszystkich, nie podałem wszystkich, bo tam trafia się trochę i takich skazanych, którzy są za alimenty i są skazani, którzy popełnili inne, na przykład oszustwa, ale tu są pewnie jednostkowe, także tutaj ewidencja nie podała mi tych danych. Bywają sytuacje kryzysowe, sytuacje, które nie można przewidzieć? No więzienie jest taką instytucja totalna i tutaj przebywający skazani są najczęściej niezadowoleni już z tego samego tytułu, że przebywają w więzieniu. Więzienie jest taką dolegliwością dla skazanych jest to, że oni nigdy nie, znaczy większość rzeczy jest na narzucona im, czyli wstają o określonej porze, jedzą to, co im przygotujemy, kąpią się o określonej porze, czyli on nie decyduje o swoim jakby trybie dnia. Łatwo zarządza się aresztem śledczym, czy trudno? No wie pan, to tak różnie bywa. No, człowiek jest odpowiedzialny za skazanych. Mam tu, jak mówiłem wcześniej, mam 350 skazanych, funkcjonariuszy jest 118, czyli tak naprawdę człowiek odpowiada za tą grupę ludzi, około 500 osób, a jeszcze biorąc pod uwagę też i rodziny, i rodziny skazanych, którzy przychodzą na widzenia, to jest to taki duży, jest taka duża odpowiedzialność i presja. No, trudno powiedzieć łatwo, dobrze. Ja pracuję dosyć długo w więzieniu, bo 26 lat i doświadczenie moje mam duże. Jest tak różnie. Nie mogę powiedzieć, że to jest łatwo czy trudno. Nieraz są takie chwile, że człowiek ma dużą satysfakcję, ale zdarzają się też takie sytuacje, w których trzeba podjąć szybko decyzję i no nie zawsze jest to powiedzmy decyzja, którą chciałbym podjąć, ale przesłanki z różnych stron takie, że są, że człowiek musi wybierać czasami to mniejsze zło. Jak wygląda procedura przyjęcia więźnia do aresztu śledczego w Dzierżoniowie? Procedura jest następująca. Policjanci, którzy przywożą skazanego do odbycia kary,
przywożą go do naszej jednostki, następnie trafia do działu ewidencji. Dział ewidencji go opisuje, czyli spisuje wszystkie podstawowe dane osobowe, zakłada teczkę osobopoznawczą, teczkę część A. Następnie taki skazany trafia na oddział mieszkalny, dokładnie który jest za moim plecami. Tam trafia do magazynu, gdzie mu jest wydawana odzież skarbowa i wszystkie potrzebne rzeczy do życia w więzieniu. Następnie trafia do wychowawcy i wychowawca przeprowadza z nim rozmowę wstępną i ustala wszystkie potrzebne informacje, dane, które są nam potrzebne do pracy osobopoznawczej ze skazanym. Informuje go o regulaminie, o porządku wewnętrznym, jak się należy funkcjonować w więzieniu, a następnie wysłuchuje ewentualnych skarg, uwag, próśb, które mogą mieć miejsce i potem wychowawca decyduje, gdzie takiego skazanego osadzić. No, najpierw oczywiście on trafia do celi przejściowej, jeszcze badania lekarskie, a potem już na oddział mieszkalny, do celi mieszkalnej i to wychowawca decyduje, gdzie on trafia. Osadza się skazanych, pierwszy raz karanych z pierwszy raz karanymi, recydywistów z recydywistami, młodocianych z młodocianymi, palących z palącymi, niepalących z niepalącymi. To są podstawowe kryteria kodeksowe, które musimy przestrzegać. Do tego dochodzą jeszcze kryteria osobopoznawcze, takie kryteria osobowe człowieka. Jeżeli ktoś jest wystraszony, przestraszony lub na przykład zdradza takie wiktymne cechy, że może być na przykład ofiarą, to wiadomo, że takiego człowieka nie dajemy do celi z ludźmi mocnymi, o mocnych charakterach, tylko staramy się ich osadzać do osób zrównoważonych, którzy po prostu się takim człowiekiem zaopiekują, a nie na przykład wykorzystają jego słabość. A jeżeli widzimy, że człowiek jest mocny charakter, gdzie nie jest pierwszy raz albo potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach, no to wtedy osadza się go z takimi samymi podobnymi ludźmi, którymi prędzej się, na pewno się dogada. Skazany ma prawo do dwóch widzeń w miesiącu. Widzenia trwają godzinę. W tym czasie może go odwiedzić dwie osoby dorosłe i dzieci pod opieką tych dorosłych w liczbie nieograniczonej. Za zgodą dyrektora skazany może otrzymać dodatkowe widzenie w formie nagrody, czyli to będzie dodatkowa godzina. Również w formie nagrody może otrzymać widzenie bezzorowe, czyli widzenie, w którym nie uczestniczy funkcjonariusz służby więziennej, czy nie ma takiego ścisłego nadzoru, gdzie ta atmosfera tego widzenia jest bardziej taka intymna, rodzinna. Jak wygląda program Dnia Pracy Funkcjonariuszy i program Dnia Więźniów? Dzień zaczyna się o 6 rano apelem porannym. Apel polega na tym, że dowódca zmiany wraz z oddziałowym i funkcjonariuszami idą od celi do celi i po prostu spisują stan osobowy skazanych, czy się wszystko zgadza, czy nikt nocy nie wyparował. Następnie po apelu porannym jest śniadanie. Śniadanie w zakładach karnych typu zamkniętego je się w celach, czyli od celi do celi są wydawane śniadanie. Następnie między śniadaniem a obiadem, który jest o 13, skazani przebywają w celi i w tym czasie idą na godzinny spacer. Zgodnie z grafikiem mogą uczestniczyć w zajęciach kulturno-oświatowych na świetlicy, mogą również uczestniczyć w zajęciach sportowych na naszym boisku. Ewentualnie, gdy chcą się udać do jakichś miejsc, to wtedy zgłaszają to, że na przykład chcą iść do wychowawcy, do magazynu, do lekarza, więc w te miejsca mogą się wtedy udawać w tym czasie. Następnie jest obiad, który też jest wydawany do cel mieszkalnych i jest spożywany w celach mieszkalnych. Po obiedzie między 13 a 17, kiedy jest kolacja, również skazani korzystają z możliwości ruchu, czyli jeżeli wypada im grafiku popołudniowy, spacer lub świetlica, zajęcia sportowe, przyjęcia wychowawcy i tak dalej. Potem jest 17, jest kolacja i po kolacji jest apel wieczorny i praktycznie po apelu wieczornym już następuje cisza. No salon dokładnie jest o 21, no ale generalnie już wtedy po apelu wieczornym już ruchu nie ma, już skazani przebywają w celach mieszkalnych aż do porannego apelu. W Aresie Śledczym w Dzierżoniowie jest 5 oddziałów mieszkalnych. W tej chwili przebywamy na oddziale 4. Oddział 5 jest skrzydłem dobudowanym, od niedawno oddanym, wyremontowanym w 2006 roku. Jest nowoczesnym oddziałem mieszkalnym, zdecydowanie różniącym się od tych oddziałów mieszkalnych, na których w tej chwili przebywamy. Tu są 4 oddziały mieszkalne. Jest to pozostałość po więzieniu celkowym, który został wybudowany w czasach niemieckich jeszcze tu panowania, czyli w 1900 roku był projekt w Berlinie i został ten areszt został wybudowany jako więzienie celkowe. Celkowe, czyli cela koło celi, nieduże cele, 2-3 osobowe, tak jak zresztą widać w tle, te cele są zamknięte, czyli nie tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko jest pootwierane, jednak nasze więzienia nieco się różnią. Cela mieszkalna jest wyposażona w standardowe sprzęty kwaterunkowe. To są łóżka, stolik więzienny, taboret więzienny, szafka więzienna i kącik sanitarny, a oczywiście obowiązkowo budowany do samego końca w celu zapewnienia intymności korzystającym z takiego kącika. Jeżeli chodzi o dodatkowe sprzęty własne, skazani mogą posiadać za zgodą dyrektora telewizor,
zresztą widzimy tutaj telewizor i radio. Te dwa sprzęty elektroniczne można mieć za zgodą dyrektora. Oczywiście osobiste rzeczy typu listy, zdjęcia, również skazanie mogą posiadać w celi mieszkalnej. Jakich rzeczy nie można absolutnie posiadać? Przede wszystkim niebezpiecznych. Nie wolno posiadać noży, ostrych narzędzi, następnie nie wolno posiadać telefonów komórkowych oczywiście i wszelkiego typu innych rzeczy, które mogłyby być kwalifikowane jako przyszłą ewentualną broń, czyli na przykład w dezodorantach, sprayach różnego typu i inne rzeczy, które są niebezpieczne. Czy w areszcie śledczym Dzierżoniowie przebywały osoby jakieś znane z przekazów medialnych na przykład? A z tego co pamiętam, właściwie w ostatnim czasie była jedna taka osoba, był to funkcjonariusz z OMO, który brał udział w pacyfikacji kopalni Wujek i odbywał tu u nas karę, ponieważ był mieszkańcem tego terenu. Tutaj pracował też, został zatrudniony, chodził na przepustki, potem doczekał warunkowego zwolnienia. I to była jedyna taka osoba, którą ja w tej chwili pamiętam, którą media się interesowały. W areszcie śledczym Dzierżoniowie odbywają się zajęcia resocjalizacyjne? Tak, oczywiście. Podstawowym zadaniem zakładów karnych jest prowadzenie procesu resocjalizacji, procesów wychowawczych. W naszym zakładzie karnym skazani mogą korzystać z zajęć kulturno-oświatowych, które się odbywają głównie na tej świetlicy, w której jesteśmy. W tym czasie mogą pograć sobie w ping-ponga, oglądają telewizję, korzystają z czytelni, korzystają również z zasobów naszej biblioteki, czytają. Oprócz takich zajęć typowo kulturno-oświatowych również są zajęcia sportowe, mamy boisko i tam są prowadzone zajęcia ruchowo, takie typowo rekreacyjno-ruchowe dla skazanych w celu jakiegoś rozwoju ich ogólnej kondycji fizycznej. We wszystkich zakładach karnych w Polsce i również w naszej jednostce funkcjonuje radiowęzeł. Radiowęzeł jest puszczany od 6.30 do 21.00. Najczęściej jest to puszczane są audycje radiowe różnych stacji radiowych, jak również audycje własne, które tworzą skazani pod nadzorem wychowawcy kulturno-oświatowego i również różnego typu ogłoszenia. Znajdujemy się na placu rekreacyjno-sportowym. Jak często mogą więźniowie z tego placu korzystać? Jest sporządzony grafik specjalny. Jeżeli jest kilka grup, no to staramy się, żeby jak najwięcej mogli z tego korzystać. Na ogół to wychodzi raz, dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny skazani w grupach takich od 8 do 12 osób przychodzą tutaj, mogą skorzystać z tego boiska, z tego placu. Prowadzone są tu zajęcia sportowo-rekreacyjne, ogólnorozwojowe. Jest to bardzo ciekawa forma, która pozwala trochę tej nudy więziennej ograniczyć i skazani bardzo chętnie z tego korzystają. Zatrudniamy skazanych na wielu etatach i wielu miejscach. To są głównie sprzątający, kucharze, obsługa warsztatu, magazynów mundurowych, żywnościowych, skazani funkcyjnie roznoszący posiłki. Ale również od 2008 roku realizujemy kursy poklakowskie, czyli z pieniędzy unijnych, gdzie kształcimy skazanych i wykształcamy ich zawody. Te zajęcia wszystkie są teoretyczne, potem następnie jest praktyka. I w ramach tej praktycznych zajęć, na przykład 2 czy 3 edycje kursu brukarza, skazani wybrukowali tu cały teren jednostki wewnątrz, jak również kursy instalatorów czy malarzy, kursy wykończeniowych. Dzięki takim praktycznym działaniom można trochę podremontować i wyremontować, czy to cele mieszkalne, czy korytarze. Także jest to z jednej strony fajna sprawa, ponieważ skazani zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe, gdzie mogą potem na wolności na rynku pracy być aktywniejsi, a jednocześnie zakład karny ma możliwość w jakiś sposób remontowania się, żeby warunki odbywania kary i warunki pracy funkcjonariuszy były jak najlepsze.